życie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie. Styczeń. Szara pogoda w zasadzie. Zero stopni. Łódka tęskni. Ale jest pomysł do tego zadania. Będzie potrzebny kombinezon. I te dwa przyrządy. Jedziemy zbudować gniazda dla sandaczy. Mam nadzieję, że na śmietniku znajdziemy parę choinek. I zachęcam Was do tego, żeby szukać po śmietnikach choinki. Zawiązać je kamieniami. I w tych miejscach, gdzie wiecie, gdzie jest sandacz, gdzie przebywa na wiośnie, albo nawet w porcie, tam gdzie my wrzucić. Idą na spina. Idą na spina? Tak. Tak, idą na spina. No, można łowić, nie? Legalnie. I zjeżdżamy na Warcinkę już. Pierwszy raz w tym roku. Pierwszy raz w tym roku, tak. Musi być dużo ryby drobnej tam pochowanej. Wędkarze już są. W porcie niestety też łowią, jak tutaj Paweł zapowiada. Słabo, bardzo słabo. Mnóstwo ryb jest wyciąganych w tej chwili. No nawet nie do pyska, tylko za boki. Jeszcze za boki, no właśnie. Tam 10% ryb to mają do pyska przynęte, reszta to jest wszystko za boki wyharatane. Na zimowisku. Mandule, te sprawy. Skrobane mandule. Żeby haczyk w centymetr wystawiał poza obręb, a nie kurczę milimetr, tak jak powinno być. Ja może stanę trochę tutaj. Nie wiem, gdzie masz kotwicę, to byśmy tam przywiązali ją tutaj. Jesteśmy. Pierwszy rzut. Uro. No dalej z tym dyskiem. No właśnie. Dalej.
No ty trochę bojek jest, to też utrudnia, nie? Tak, oni tam latają, jak zatnie, nie, to człowiek ubiega po całym brzegu. Ale za, już, nie. To jest łowienie spinningiem. Uda w Wielkopolsce. W Wielkopolsce, tak jest. Takie ruchy, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, wykonuje się, żeby łowić ryby. O, już opuścił stanowisko. Tam są następni. Żenujące to jest. Żenujące to jest. Tak jest mało wiary. Idź do sklepu, jak chcesz rybę. Zamiast tej dwóch, trzech przynęt, kup sobie kilo śledzia i zjedz. Oby nie bałtyckiego. Żenada, ale no nieistotne. Tak się zachowujemy i to, co mamy, to na podstawie tego zachowania mamy. Jesteśmy na miejscu, w każdym bądź razie wszyscy już wiedzą w Wielkopolsce, gdzie są gniazda. Zostały tutaj wpuszczone w zeszłym roku choinki. A teraz czas na koleżanki. Ogrodzimy te gniazda tutaj, żeby niestety, albo stety właśnie, takie towarzystwo, które tutaj się pojawia, nie szarpało. Uruchomimy sondę, zobaczymy. Mi się trochę akumulator podładował. Choinki wiążemy na kanapkę. System Pawła. A weź mi tu palcem czy trzy. O. Dwie choineczki w zestawie. Kanapeczka. Kanapka drwala. Nie, bo tu nie mam nagrywać, dlatego obloczę. Daj chujnę. A jeszcze nożykiem weź tutaj ukróć. Możemy napiłowo dać. A może to właśnie, bo tu ona będzie miała ciężar z tej strony, to tak, bardziej do szczytu, albo do środka, albo do szczytu, no. Dasz radę? Tak, zrobimy takiego troka. Nie musisz doginać. Nie? Zrobimy troka, to wiesz, będzie się trochę tam... Aha, no tak, żeby nie ten, dokładnie. Nie zamuli się tak, nie? Dokładnie tak. Pasuje. Ale wrzucimy ją tam dalej. Czekaj, zwinę tylko. Użykujemy jeszcze jedną od razu? No, ale jest kamień tutaj z przodu? Jeszcze jeden? Już nie, z tej czekaj, strony nie widzę żadnego. A ile jest tam kamieni? O, to można dużą też użykować w ten sposób. Dokładnie tak, o, pasuje. No i proszę, za kapotę już ma rybkę. Złowisz za kapotę. To jest normalna, panie. To jest normalna tutaj. Jak ktoś robił zrywki na suma, to nie trzeba tłumaczyć, jak się wiąże Poranta kamień.
zawiążemy drugą i zwodujemy je. No faktycznie trochę jest tych kojnych. W sensie, a ile jest kamieni? Nie widziałeś? Tam jeszcze jest 5. Ue, to okej. Tu możemy wyrzucić. Pomóc ci? Spławiczek. Ale płytko. Ale płytko faktycznie. Ten korzeń się zatopi. To jednak do końca, do końcówki. Paweł wiąże czubek do końca pnia drugiej choinki i one na takim luźnym zestawie będą sobie na dnie. To taka informacja dla szarpakowców troszeczkę. Pan z brzegu już holuje drugą za kapotę w tym czasie, co wsadziliśmy dwie choinki. No tam popytam trochę. Trzymaj na wyłączu. Naciągnęło się trochę, nie? Proszę, proszę. Nie wiem, czy będzie widać na filmie. Nogą leszczyka. Proszę bardzo. Szarpakowiec numer 1. Przez to nie chcą wykluczyć portu. Bo można przyjść zimą i poszarpać ryby. Za grzbiet. Tam drugi szarpakowiec. Tam mamy trzeciego, czwartego, piątego. Przypominam, że jest styczeń, 0 stopni. Nie jest to pogoda przyjemna na ryby. Ale jak można poszarpać, to bardzo proszę na załączonym obrazku. Fundacja Ratuj Ryby złożyła wniosek 4 lata temu do Polskiego Związku Wędkarskiego, do okręgu, żeby wykluczyć ten kawałeczek, który tutaj widzimy, portu. To jest naprawdę malutki porcik. Proszę bardzo, lewa, prawa, już, już. Żeby mogły się tutaj ryby rozmrażać. Tu będziemy pierwsze rzucać, tak jest. To rzucamy. Ładnie tonie, elegancko. I nawrócę teraz, nie? To zostanę, bo teraz nie można. Aha, to poczekaj, to ja ci pomogę. Skończę materiał. No, brakowało. Ale dobrze, że to nie jest nóż za stówę do filetowania. No nie. O, no, w kominiarkach nie widać kto łowi. Kolejna ryba za kapotę. Tego wędkarza zerwałaś. Thank you.
Kanapkę robisz? No, kanapki są najlepsze. Ta ryba tam, wie, w środku na, miała takie schronienie, że chuj, nie? No, też. Dasz sandacze, to dla was. Trzy, nie, cztery. I siup do wody. Kolejna kanapaczka, ładnie. No, bo my trochę spłynęliśmy, faktycznie masz rację. Nie wiem, czy ja bym jeszcze tam zestawu nie dał teraz, nie? Bo cypla, żeby nie... To ile mamy? Teraz pojedyncze i potem tam kamień do tamtej, tak? A tam do drzewny, to padło na glebę i stróż. Pasuje. Eleonora, jak zwykle... miała być... Miała być tak, wymieniana wykładzina, ale nie wiem, czy jest sens. To byś musiał sobie takie te, kołkowe takie gumy są, takie kółka są. Aha, no to też. Na te akcje co robimy, to faktycznie. Chyba to przyjemne do łodzi. A tak wygląda łowienie w 2020 roku. To podbijanie samą przyrętą to jeszcze par licho, zależy co on ma założone. Jak większość wędkarzy naprawdę ma pozakładane tu mandury, duże gumy, duże haki. No naprawdę jest tak narażona ryba na kaleczenie, że przepraszam bardzo. To jest nieuniknione. No jest już łowienie tutaj na te przyręty, następna. Mandury, wszystko to jest nieetyczne. Niech przyjdzie sobie przyrętą dwugramową. Trzeba szósty leszcz podhaczony. No jeżeli na tym polega wędkarstwo, to sami odpowiedzcie, czy faktycznie jesteście tego zdania. I ostatnia choineczka. Rozmnażajcie się. Jak to się mówi? A łódka po akcji wygląda tak. Aha, jeszcze jeden kamień mamy do podwiązania tamtej. Ale to możemy ogarnąć, co? I te igliwie też rzucić. To one sobie będą korzystały z tego igliwia. Oczyścimy łódź. I popływamy sobie trochę jeszcze zobaczyć po warcie. Podyskutować może z wędkarzami i zapytać się, dlaczego łowią w ten sposób. Już ciągnie następną, wygięty kij. Ostro jedzie. Ostro. Profesjonalista. Napiszcie w komentarzach, czy podoba wam się takie zachowanie. Czy uważacie, że to jest wędkarstwo? W styczniu 20 w porcie, gdzie ryba zimuje. Na dwie miotełki. Ładnie zamiatamy Eleonorkę. Nasza kumpela, przyjaciółka, moja kochanka, moja przyjaciółka. Może moja miłość, o, kochanka to tak, bo się zastanawiałem dłuższą chwilę. No. Może moja miłość, okej? Okay. Trochę nie to zajęło. Nie kochanka, chociaż spaliśmy ze sobą już wielokrotnie. No, to miałem na myśli między innymi.
pasuje. Teraz to się ogarnie. Zatem żegnamy was, słuchajcie, sportu. Jak możecie po Bożym Narodzeniu zrobić coś pożytecznego z choinkami, to polecamy właśnie wam to. Mimo pogody, mimo warunków, będzie więcej ryb, zwłaszcza na jeziorach. Rzeka sobie poradzi, chociaż w porcie tutaj jak jest muł, to faktycznie te choinki tutaj bardzo dużo zrobią. To jest substrat, który do końca super przyklei ta ikra, tak jak mówiłem wcześniej. No i by było więcej ryb, jak najmniej takich wędkarzy, którzy, no nie wiem, no z kilkanaście już tutaj przez ten moment, który jesteśmy, złowił. Pokaleczył, bo wypuścił. Bez łusek, z zadrapaną skórą. Zaraz stratą śluzu. Pasożyty, tak, tak. Bo śluz to jest ochronny na zimę. Nie. Albo nie czaje, albo ludzie nie mają świadomości, nie wiem, sami się wypowiedzcie. My was zwarte żegnamy. Tymczasem, jak wam się podoba, lajkujcie, subskrybujcie. Będzie dużo subskrybentów. To naprawdę będziemy fajne materiały wam kręcić. Mamy sandacza nakręconego, odcinki. Mam nadzieję, że wkrótce się pokażą. Tarło z wręgarni z Torkmicka u naszej przyjaciółki położnej Radosławy. Naprawdę warto, zapraszam. Trzymajcie się, dbajmy o ryby. Okay. Zobaczcie, zlokalizowaliśmy gniazdo, jest bardzo płytko i okazuje się, że po tylu latach ono funkcjonuje. Weź może wyczyść tym wiosłem ten substrat, o, zamulone faktycznie, zaraz je oczyścimy. No, jeżeli na wiosnę będzie niski poziom wody, to przydałoby się je oczyścić. Dobrze, że te choinki wrzuciliśmy. Znaleźliśmy gniazdo po tylu latach i faktycznie drewno jest zdrowe i jest na płasko położone, nie odwróciło się, też dobrze. Paweł je oczyści. Faktycznie zamuliło się. Sandacz jak znajdzie, to też płetwami sobie ten muł zdejmie. Przez to ma takie zaczerwienione płetwy po tarle. On cały czas wachluje, żeby dostał się tlen do ikry. Przez to też brzuchy mają takie zaczerwienione albo czarne. Tu mogliśmy choinkę dać. No. Chyba, że tą targniemy po prostu. No, tak zrobimy. Przeprowadzimy tą, do której mieliśmy kamień przyczepić. Podnieśliśmy sobie dwie choinki, żeby tuż przy gnieździe zatopić je. Pięknie, wzdłuż dwie, jedna przy drugiej. A tu mamy gniazdo. Pięknie. Pozdrawiamy z nadwarty. Szarpa kowcami.
życie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.